Jak z tego się robi gumki? Cześć, witam się bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy się zajmować gumkami i recepturkami. Tak one wyglądają, pewnie większość z Was je kojarzy, bo podobno nie się dostaje raka. Ale dzisiaj je wypróbujemy. Dlatego specjalnie wzięłam dwie paczki, ponieważ są bardzo tanie, bo już wyszły z mody. Dlatego postanowiłam je zrobić. Mała wiadomość dla hejterów. A zresztą dla jednej hejterki, której oczywiście kanał nie powiem, bo wtedy już jeszcze jakieś słowo dopowiem i się będzie źle. Zrobię jeszcze jeden odcinek, tam gdzie hejterzy będą mogli na dole w komentarzach pisać różne wątpy, co tam do mnie mają i takie inne, że po prostu będą mogli mnie obrażać, będą mówić, co w nich mi przeszkadza i owszem, będę ja też ich wyzywać. No bo co to jest za kanał, jeżeli YouTuberzy mnie wyzywają? A ja mam z tym stać. Dobra, przejdźmy do odcinka. Zgasiłam latarkę, ponieważ strasznie mi to raziło w oczy. Ale znowu ją włączę, oczywiście jak już będziemy robić. Oczywiście nie umiem robić z tego jakichś serduszek, takie. Ja umiem z tego robić tylko za pomocą latarki. Aha, dobra, to się dołem otwiera. Jestem ciekawa. Haczyków. A nie. Tutaj jest haczyk, którego nigdy nie używałam. Dobra, w sumie już włączę może do latarki. Okej. Tak to wygląda. To jest różowa, ale. Chyba wysypiemy jedną paczkę. Chyba jedna nam starczy. O, są haczyki. Są haczyki, to dobry znak. No okej. No to robimy. Tylko to jest pytanie jaką? Chyba zrobimy biało-czerwoną. Czekajcie, ja tylko sobie odmierzę wszystkie kolory. Okej, no to mamy już polskie biało-czerwoną. Otworzę sobie jeszcze haczyki. Ojej, czekajcie, muszę się trochę zniżyć. Okej. Tak wygląda jeden haczyk. O Jezu, jak to się tu świeci. To jest taki jakby S. Ale czekajcie, poprawię tylko mikrofon.